Zapraszam teraz Państwa na nasz program publicystyczny, a teraz konkretnie, tradycyjnie prowadzony już przez Andrzeja Tadeusza Kijowskiego. Pan Andrzej na swoje spotkania zaprasza różnych interesujących ludzi, rozmawiając z nimi na tematy polityczne, ekonomiczne lub kulturalne. Dzisiejszym gościem programu będzie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa. Program, proszę Państwa, prowadzony będzie na żywo. Serdecznie Państwa zapraszam. A teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów Polonii 1 z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Wałęsą prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. A teraz konkretnie z prezydentem Rzeczpospolitej Lechem Wałęsą. Panie prezydencie, dziękujemy za zgodę na udział w naszym programie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie ekipy do Belwederu. Proszę Państwa, nasza rozmowa, nasza audycja nadawana jest na żywo. To pierwsza w dziejach telewizji komercyjnej bezpośrednia transmisja satelitarna realizowana przez niezależnego producenta zarejestrowanego w Polsce. Do pana prezydenta Rzeczpospolitej, pana Lecha Wałęsy, możecie Państwo dzwonić. Numery telefonu 090 26 02 57 090 26 02 58. Lech Wałęsa w tym roku skończy 51 lat. Od 14 lat, od momentu, kiedy przeskoczył płot Stoczni Gdańskiej, najbardziej chyba znana osoba Polski, publiczna, najbardziej znana osoba Europy Wschodniej. Jak określił go jego niegdysiejszy przyjaciel, już po zerwaniu stosunków, największa polska kariera tysiąclecia. Nazwisko elektryka Stoczni Gdańskiej, pierwszego przewodniczącego Solidarności, piątego polskiego laureata Nagrody Nobla, wymawiane jest i było ze czcią we wszystkich krajach świata. Słowo Waleza dla niektórych staje się synonimem słowa Polska. Dziś zdarza się, oprawdzie nie wiemy jak często, że to nazwisko, to imię wymieniane jest z niechęcią, z żalem. Panie prezydencie, jak można było do tego dopuścić? Czy prezydentura Wałęsy ma być samoistną wartością polityczną, czy też pańskim celem było uzyskanie wpływu na konkretne decyzje? Trzeba rozumieć proste prawdy. Co innego, kiedy walczymy o wolność, a co innego, kiedy idziemy do pracy. Jeśli chodzi o walkę o wolność, wszyscy po tej stronie, którą ja reprezentowałem, walczyliśmy nie pytając się o to, co po zwycięstwie będzie z nami. Natomiast praca jest trudna. System, z którym walczyliśmy, trwał za długo, doprowadził do wielkich zmian, nawet wiele razy mówiłem, genetycznych tego naszego społeczeństwa, zresztą nie tylko naszego, w innych krajach jest zresztą podobnie. I teraz naprawa tego wszystkiego, zreformowanie jest naprawdę i bolesne, i strasznie dużo kosztuje. Nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jaka wielka jest cena do zapłacenia. I w związku z tym jest wielu ludzi, którzy widzą i chcą, żebym i ja płacił tą cenę. I dlatego też w tej klasie tak to trzeba rozumować. Myślę, że za 50 lat wszyscy będą znów podobnie oceniać, jak w pierwszym okresie. Lektura sprawozdania z trzylecia prezydentury nie nastraja optymizmem. W jednej kolumnie świetne zamierzenia, a w kolumnie realizacji czytamy. Koncepcja nierealizowana, inicjatywa nie znalazła zrozumienia w Sejmie, projekt nie znalazł uznania wśród posłów. Czy może pan wskazać cokolwiek, co udało się mieszkańcowi Belwederu, czego Lech Wałęsa z Polanki nie byłby w stanie zrobić? To znaczy, znów, my nie do końca rozumiemy, co się właściwie dzieje. A jednocześnie zapominamy, co sobie obiecaliśmy. A więc obiecaliśmy główną sprawę, że władza będzie korygować, tylko służyć narodowi, otwierać możliwości, a wszystko inne będzie wypływać niejako oddolnie. Że to naród będzie wymuszał rozwiązania, sam się będzie organizował i sam wymagał tylko korekt. I dlatego na dziś obserwujemy inny przypadek. Otóż
jest zbyt mała aktywność społeczeństwa. Popatrzmy nawet na wybory. No przecież to już skandalem pachnie, by taka mała ilość angażowała się w to, co trzeba zmieniać. A potem... Czy jesteśmy tu inni od innych krajów Europy? Czy w takich wyborach w innych krajach więcej ludzi chodzi do głosowania? Zaraz. Proszę pana, gdyby był system już stabilny, który by miał uporządkowane prawo, rozwiązania ekonomiczne, to wtedy, kiedy jest jako tako, rzeczywiście można sobie wybierać rybki czy grzybki. Natomiast my dopiero budujemy system, my dopiero robimy reformę i dlatego w tym momencie udział społeczny jest niezbędny, dlatego że nie wystarczy policjantów, nie wystarczy Wałęsa, nie wystarczy ta drobna elita, by wszystko dobrze rozwiązać. I dlatego na ten moment przebudowy potrzebna jest większa aktywność. Ten moment, panie prezydencie, trwa 5 lat. Ile ten moment może trwać? Jak długo można od społeczeństwa wymagać tej większej aktywności? Przez cały okres, dopóki nie zamkniemy systemu i ekonomicznego, i prawno-politycznego. No przecież na razie działamy od skrajności do skrajności. To raz prawica, na drugie wybory lewica. Znów będzie prawica, to nie tak. Trzeba doprowadzić do równowagi. Trzeba doprowadzić do faktycznego stanu i stanu takiego, który będzie odzwierciedlał stan społeczny i jego reprezentował. Na razie to jest miotanie się, ale znów wina jest po naszej stronie jako elit, ale jest i po stronie społeczeństwa, które jest naprawdę za mało aktywne. Czym są dla pana dzieci, pociechą czy strapieniem? Czy uda się panu sprawić, by rówieśnicy pańskich synów i córek nie uciekali stąd do Ameryki czy innych krajów? Dopóki jest w świecie wielka różnica poziomów życia, ale nie tylko, będą przepływali jednostki. I to jest normalne. Jeśli wyrównamy poziomy, to wtedy nie będzie takich zjawisk. I dlatego, kiedy to się stanie, no trochę to potrwa. Trochę to potrwa, choć już dzisiaj musimy zauważyć, że nawet do tych cukierkowych wczoraj krajów już nie bardzo się chce wyjeżdżać, dlatego że wcale nie są takie cukierkowe, jak były do tej pory. W Polsce obyło się bez rewolucji. Od roku 1989 ani w politycznym, ani w fizycznym sensie nie spadła ani jedna głowa. I dzięki temu osoby o życiorysie politycznym, na przykład pana Leszka Millera, mogą dzisiaj być przy władzy. Panie prezydencie, chciałem pana zapytać, czy pan się z tym godzi, czy pan z tym walczy, czy wspominając ostatnio o dekomunizacji, ma pan zamiar jednak temu przeciwdziałać? Ja powtarzam to, co od początku mówiłem, że ludzie wszędzie, i nie tylko w Polsce, dzielą się na aktywnych i biernych. Z kolei aktywni na przygotowanych i mniej przygotowanych. Bardziej przygotowani, chcemy czy nie chcemy, są z obrębu władzy. Byli ZMS-owcy i inni działacze, którzy byli na piątym, na dziesiątym miejscu, ale powąchali władz. Wiedzą, jak się zachowują społeczeństwa, wiedzą, jak podejść do wyborów, wiedzą nawet, jak demagogicznie, ostrożnie podchodzić do wyborcy. Natomiast ludzie Solidarności czy ludzie ruchów wolnościowych nie mieli szans przygotować się, zauważyć tych procesów, a jednocześnie znów na tych ludziach wolnościowych spoczął ciężar przebudowy systemu. Systemu z biedy podzielonej równo na inny system. I to z kolei powoduje i rozpiętości, i różnego typu obejścia prawne i nie tylko. To nie może się podobać i to na razie bulwersuje. I dlatego znów pamiętajmy o tej prostej prawdzie, że ludzie aktywni będą zmieniać legitymację z czerwonych na zielonych, na niebieskich i bez przerwy będą aktywni. Czy to źle? Nie. To jest normalna prawidłowość. I dlatego nie możemy przeciwko tej prawidłowości występować. Odpowiedź jest jedna. Organizujcie się, bądźcie aktywni i wygrywajcie, jak pan powiedział, z Millerem czy z innymi. A jeśli tylko raz kiedyś przychodzicie pod Belweder pokrzyczeć i potem idziecie do domu, no to trudno w takim przypadku prowadzić kampanię wyborczą czy cokolwiek wygrać.
Panie prezydencie, wychowany w małym Popowie, podkreśla pan częstokroć znajomość wiejskich realiów. Chciałem zapytać właśnie o tę znajomość. Czy dzisiejszy rolnik w małej wsi rzeczywiście jest zainteresowany tym, czy jego wieś, jego gmina będzie miała 10 czy 20% podatku, który następnie spożytkuje gminna nomenklatura, czy też po prostu zależy mu na tym, żeby państwo dotowało hodowlę żywca, skup mleka? To jest znów nie takie proste. Na dzisiaj, w związku z tym, że jednak większość społeczeństwa jest niezorganizowana, a więc nie ma wpływu na te podziały, co jest nawet dla wsi potrzebne. Kiedy jednak naród się przekona, że ma wpływ przez tę kartkę wyborczą na program i na obsadę stanowisk, i kiedy zauważy, że jedni robią więcej, inni mniej, a inni jeszcze trwonią, wtedy będzie jednak bardziej przyglądał się działaczom i ich programom. Naprawdę można dużo zrobić, naprawdę i na tej wsi jest potrzebna gaz, woda i wiele innych rzeczy, i dlatego powinny mieć samorządy więcej pieniędzy i więcej władzy, ale znów nie osiągną tego, jeśli ta wieś nie będzie zorganizowana, nie będzie się dobrze... 090 26 02 57 26 02 58. Pierwszy telewid się dodzwonił. Halo, słuchamy. No, niestety mamy jakieś zakłócenia naszej transmisji satelitarnej, ale mamy inne pytania, proszę. Na przykład pan Witold Lipka, który dodzwonił się do nas przed programem, pyta, kto jest odpowiedzialny za puszczenie dużych koncernów do Polski? Czy tak musiało się stać? Jeśli chcemy wpasować się do Europy i do świata, nie mamy po prostu wyboru. Oczywiście ja bym te pytania inaczej zadał. Na ile nam się to opłaca i czy zabezpieczyliśmy dobrze nasze interesy? Ale to znów, to od nas wszystkich zależy, każda fabryka, każdy koncern, by dobrze się wpasował w nasze realia. Przy braku zaangażowania mogą być złe dopasowania i złe interesy zrobione. Czy zlikwidowanie w strukturze Kancelarii Prezydenta specjalnej jednostki reprywatyzacyjnej oznacza, że praktycznie prezydent zrezygnował z forsowania sprawy reprywatyzacji? Nie zrezygnowałem, tylko aktywność tej komórki organizacyjnej nie była zbyt duża i w związku z tym osiągnięcia były zbyt małe, a koszt zbyt duży. I dlatego ja muszę też podchodzić ekonomicznie do 300 milionów BBWR-u to było wyborcze gadanie, czy tylko inna nazwa dla świadectw udziałowych powszechnego programu prywatyzacji? Co byśmy nie powiedzieli, jak mówiłem wcześniej, byliśmy wszyscy równi w biedzie. A majątek prawie cały był państwowy. Należało go sprawiedliwie podzielić. Należało go wystawić na licytację i dać każdemu równe szanse w nabyciu majątku. Tego nie zrobiliśmy, w związku z tym wciąż będzie powtarzane, że to było nieuczciwie, że nie była jednakowa szansa, że ograbiono, czy jak pani zadała wcześniej to pytanie, że źle wpuściliśmy koncerny na nasz rynek. Gdyby posłuchano mojej propozycji, oczywiście gdyby ją dobrze wykonano, wtedy nikt by nie powiedział, że nie miał równego startu w nabywaniu majątku i potem udziałów w całej tym procesie. Czy po zapoznaniu się z planami premiera Kołodki nie obawia się pan nawrotu centralnego sterowania gospodarką, a w związku z tym ucieczki zagranicznych kapitałów z Polski? Nie, to jest nieprawdopodobne, niemożliwe i już nikt, żadna jednostka nie jest w stanie popsuć tego, co zaczęliśmy. I dlatego nie mam takich obaw. Już gospodarka toczy się swoimi prawami i już jest dość daleko określony właściciel i on już się nie podda żadnym politykom. Oczywiście utrudnienia przez planowanie, przez najwyższe elity mogą być, ale tylko utrudnienia, a nie zmiana kierunku. 090 26 02 57. Próbujemy jeszcze raz. Może tym razem się uda. Halo? Halo? Dzień dobry. Nazywam się Piotr Stuska. Dzwonię z Warszawy i mam pytanie do pana prezydenta Wałęsy. Czy pan prezydent w nadchodzących wyborach prezydenckich znowu rzuci hasło na przykład 500 milionów dla każdego, ponieważ było już kiedyś hasło 100 milionów dla każdego, prawda? Nic z tego nie wyszło, a teraz będzie jednak
wielka kampania prezydencka na pewno, żeby się utrzymać przy władzy. Czy znał jakiś pomysł pan prezydent wymyśli, właśnie tak jak kiedyś, bo z tym 100 milionów? No mówiliśmy o tym właśnie, pół miliarda dla każdego. Proszę pana, ja mam pytanie, czy nie chciałby pan miliard dostać na przykład? Panie, no nie żartuj pan sobie. Ja zgłaszam pomysł w określonej sytuacji politycznej i ekonomicznej. Chodziło o to, by sprawiedliwie, dając wszystkim szansę, majątek państwowy sprywatyzować. I to było założenie. I dlatego każdy, kto podważa dzisiaj, mówi o niesprawiedliwości, to musi brać pod uwagę, że mój pomysł był szybszy i mój pomysł to przewidział. Natomiast wykonanie same tego pomysłu, jak pan wie, należy już przede wszystkim do rządu. W Polsce system władzy jest tak ustawiony, że prezydent nie ma możliwości wykonawczych takich pomysłów. I tych pomysłów w czasie tych 4 lat zgłaszałem wiele i jeszcze będę miał bardzo dużo. Natomiast problem jest, jak je zrealizować. Mam też i pomysł, jak realizować dobre pomysły. No i jest pytanie, którędy te pomysły przekazywać? Czy tak jak w tej chwili, bezpośrednio komunikując się ze społeczeństwem, czy poprzez jakąś strukturę pośrednią, klasę polityczną, partię? Jak komentuje pan prezydent praktyczną klęskę PBWR-u? Czy przyjmując ostatnią legitymację numer 1 tego stowarzyszenia, oznacza to, że chce się pan zaangażować jednak w ten ruch? Proszę pana, otóż właśnie, można mówić o klęsce, ale trzeba zauważyć, w którym miejscu. Czy klęską był pomysł sam? W momencie rozwiązania parlamentu, przypominam, tego samego dnia, kiedy podpisałem wniosek o rozwiązanie parlamentu, powiedziałem dokładnie, kto zwycięży i powiedziałem, jak zrobić, by takie, do takiego zwycięstwa nie doszło. Pomysł był w BBWR, można było nazwać to inaczej, ale chodziło o to, że powinniśmy nie iść rozbici do wyborów, tylko iść sfederowani, a wtedy byłoby zwycięstwo, czy może już nie chodzi o zwycięstwo, ale ustawienie jakieś takie równiejsze. 0,90? A więc zaraz, pomysł nie był zły, natomiast wykonanie, a to jest inna sprawa. A kto jest w takim razie winien złego wykonania? Czy pan, nie wiem, Religa, pan Olechowski, ktoś nie, inny? Nie. Zaraz, proszę państwa. Ja znów jako prezydent urzędujący obiecałem narodowi, że nie będę wchodził w układy polityczne. Będę zgłaszał pomysły, natomiast proszę, aby inni brali te pomysły i je realizowali. I dlatego nie mogłem zaangażować się tak bardzo w organizowanie BBWR-u czy partii politycznej, dlatego że raz, że to byłoby niegrzecznie, po drugie, nie bardzo w porządku wobec innych grup społecznych. Ja chcę czystych układów politycznych. I dlatego to nie jest klęska, jeśli chodzi o pomysł, to jest klęska jako realizacja, ale ja tej realizacji Wróćmy nie podejmowałem. Do tego wątku, ktoś się dodzwonił. Halo? 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 Halo, halo. Dzień dobry. Ja dzwonię z Gdańska. Moje nazwisko Soliszko. Chciałabym pana prezydenta zapytać o taką rzecz. Chciałabym usłyszeć, jak pan prezydent ustosunkuje się do swojej wypowiedzi, którą parę lat temu wygłosił, że wszystkich, którzy puścili po prostu Polskę i okradli ją z torbami, puści pan prezydent w skarpetkach. Co pan na to, panie prezydencie? Bo w tej chwili jest tak, że masę ludzi po prostu Dziękujemy. A więc pytanie dorobiło się nierzetelną... O te skarpetki. Proszę panią, no jestem w tej dobrej sytuacji, że wtedy właśnie dokładnie chodziło o pana Baksika i Gąsiorowskiego. Jeden już jest odzyskany, drugi mam nadzieję będzie odzyskany. To było w określonej sytuacji i właśnie związane z tymi panami. Ja ich nie osądzam, ja ich nie zarzucam. Ja wiem, że wobec Polski w układzie, kiedy prawo jest tak kiepskie, no jednak pieniądze, własność narodu zostały wyprowadzone. Ale proszę panią, ja bardzo panią proszę, trzeba rozmawiać inaczej. Trzeba rozumieć system, który i pani, i my wszyscy budujemy. W systemie, w którym dzisiaj jesteśmy, prezydent może prosić, może błagać, może nagrywać film, kiedy błaga ministra sprawiedliwości o to, by wykonał to, co ja obiecałem. Ja nie jestem prokuratorem. To prokurator ma to zrobić. Przecież ja już nawet zachowałem się niegrzecznie, pokazując, ile ja pracuję nad tym,
by sprawiedliwość zwyciężała, by wreszcie rzeczywiście ci, którzy nabrali pieniędzy społecznych, narodowych, odpowiedzieli za nie. Ale ja nie zrobię roboty za wszystkich, ja nie mogę nawet zrobić roboty za prokuratora. To jest jego działka i jego wina, że tego nie wykonał. Prokuratorów mieliśmy 4 i żaden z nich nie wykonał. No może 5 zrobi to, na czym mi tak bardzo zależy. Bardzo mi zależy, chcę to zrobić, ale nie jest to w mojej gestii. Panie prezydencie, mówi się, że pojawienie się Bogusława Baksika, jego aresztowanie, to pojawienie się swoistej bomby zegarowej. Kto się boi wybuchu tej bomby zegarowej? Ja się nie boję, niech prawo znaczy. Ja żadnej złotówki Polsce nie zabrałem, nie ukradłem, nie zdefraudowałem i ja się niczego nie boję. A ci, co to zrobili, niech staną przed narodem, niech będą rozliczeni. Panie prezydencie, mówiliśmy o tym, jak organizować ruch. Zarówno prezes Porozumienia Centrum, pan Jarosław Kaczyński, jak prezes Unii Wolności, pan Tadeusz Mazowiecki, w tym programie oświadczyli, że trzeba wysunąć jedną wspólną kandydaturę w wyborach prezydenckich, kandydaturę obozu postsolidarnościowego. Czy podziela pan ich pogląd? Oczywiście dobrze by to było i tak by należało zrobić. Ja w to jednak nie wierzę. To po pierwsze. Po drugie, wiem, że gdyby nawet tak się stało dzisiaj, to 30%, 35% ludzi pójdzie do wyborów. Ja chciałbym, żeby... Do wyborów prezydenckich. W ogóle, ja patrzę na realie, tak to się mniej więcej układa. I dlatego też trzeba pomyśleć nie o tych zorganizowanych, nie o tych, którzy chodzą na wybory, ale i o tych, którzy nie chodzą i im trzeba wyjść naprzeciw. I oni są raczej, moim zdaniem, obrażeni na całe elity polityczne i w związku z tym tam trzeba poszukać głosów i trzeba te głosy zebrać. Panie prezydencie, opowiada się pan za obywatelską inicjatywą konstytucyjną. Czy to jednak realne? Czy konstytucja uchwalona dziś ma szansę być trwałą? Czy są jakiekolwiek racjonalne przesłanki, by sądzić, że obecne Zgromadzenie Narodowe w ogóle tego typu decyzje podejmie? I znów, to była moja inicjatywa właśnie w określonej sytuacji politycznej. Nie chciałem, żeby ten najważniejszy dokument powodował emocje i kłótnie Polaków. Dlatego zgłosiłem inicjatywę, oczywiście ona zakładała trochę mniej, bo tylko 100 tysięcy podpisów. Chciałem, by takich inicjatyw było więcej, by naród w dużej części brał udział w pisaniu konstytucji. A tak, jeśli nie będzie zgłoszony, to wiemy, że to jest bardziej przypadkowe zwycięstwo techniczne w tych wyborach i ten parlament, nawet jeśli będzie próbował wprowadzić konstytucję, będzie miał wiele kłopotów z tą konstytucją. I w związku z tym, czy należy walczyć o to, by zgodnie z pańskimi deklaracjami do końca prezydentury ten dokument powstał, czy raczej należy to odwlec po to, by w następnym Sejmie znowu nie kwestionowano konstytucji jako nie naszej? Dokument, konstytucja jest nam niezbędnie potrzebna. Natomiast żyjemy tu i teraz w określonych warunkach i dlatego zachęcam, by nie sprzeczać się o ten dokument, a zrobić go dobrze i by cały naród go przyjął. I oczywiście źle się stało, że moja inicjatywa została odrzucona, że potem wprowadzono moją inicjatywę, tylko podniesiono próg ze 100 na 500 tysięcy. To źle się stało, znów nie zostałem zrozumiany, a pomysł był naprawdę dobry. Jak komentuje pan prezydent fakt odrzucenia przez rząd statutu Ministerstwa Spraw Zagranicznych? Czy to chodzi tutaj o kilka stanowisk dla, jak to powiadają niektórzy, kolesiów PSL-owskich, czy o coś głębszego, czy o to, by prezydentowi odebrać wpływ na politykę zagraniczną? To jest na pewno trochę jedno i drugie. Ja chciałbym jeszcze raz podkreślić, że są dyscypliny, branże, kierunki, które nie mogą być tylko własnością zwycięskiej koalicji. One muszą być własnością narodu. Do takich dziedzin należy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które reprezentuje wszystkich Polaków na zewnątrz i ono nie może być polityczne, bo nie będzie dobrze na zewnątrz, jeśli takie gry będą prowadzone. Nie może być Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ani wojsko znów poddane politycznym podziałom. I w związku z tym prezydent jest ponad podziałami i w związku z tym on powinien korygować tymi instytucjami i dlatego przy tym się upieram. Jeśli ktokolwiek zrobi inaczej, to sam w swoje sidła wpadnie, bo już na to dowody mamy, że już parę rządów też
Wydawało im się, że będą wieczni, porobili przepisy dla siebie, a teraz konsekwentnie tego ponosimy. Taką konsekwencją mogą być wojewodowie. To nasz solidarnościowy rząd, ostatni rząd to wprowadził, a dzisiaj mamy... 090 26 02 57 i 58 na końcu. Kolejny telefon mamy. Halo? Halo? Dzień dobry, słyszymy. Kłaniam się pięknie, panie prezydencie. Izabela Grach. Bardzo się cieszę, że pan występuje w telewizji prywatnej, chociaż wolałabym, żeby występował pan w telewizji państwowej, czy jak się teraz nazywa, publiczna. Ponieważ moim zdaniem telewizja państwowa, czyli telewizja publiczna, to telewizja rządzonych i rządzących. I tam chętnie myślę, że wiele osób chciałoby panu zadać pytania. A skoro jesteśmy przy telewizji prywatnej, panie prezydencie, czy nie uważa pan, że stworzył pan, między innymi pan, szalenie ważny urząd, Krajową Radę? Czy gdyby pan mógł, czy nie mógł pan zrobić coś takiego, na przykład istnieją wolne częstotliwości, ma je wojsko, nowa telewizja korzysta z takiej częstotliwości. Prawo rynku szybko by wyeliminowało złe stacje. Ale prosimy już zadać pytanie. Pożytkiem dla innych. Prosimy zadać pytanie. No, pierwsze pytanie było, dlaczego w prywatnej telewizji, a nie w państwowej. Otóż nigdy nie odmówiłem telewizji państwowej, a na razie jakoś nie ma ochoty albo nie jest przygotowana na tego typu rozmowy. Jeśli pani jest w stanie załatwić to, to oczywiście ja jestem gotów do udziału. To pierwsze pytanie, które zrozumiałem, a drugie nie wiem, o co chodziło w drugiej członie tej odpowiedzi. Nie wiem, nie zaistniał w tym momencie. Panie prezydencie, jak ocenia pan zachowanie Rosji wobec przyjęcia Polski do NATO? Czy mają rację ci, którzy twierdzą, że najlepszy moment, który NATO był, podobno był to moment po prostu przewrotu puczu moskiewskiego, został przez nas przegapiony? Ale jednak mimo wszystko tamta pani zadała jakieś pytanie o Krajową Radę radiowodowej. Tak, i dlatego nie wiem, jak to pytanie brzmiało, może pani powtórzy, to ja na nie odpowiem. Jeśli chodzi o przyjęcie Polski do NATO, to jest troszeczkę inaczej. Dlatego, że na Zachodzie funkcjonuje pogląd, że to my się boimy, że my chcemy uciec do Zachodu i oni nam strasznie pomagają. Albo pomagają, albo nie mają ochoty, albo boją się pomóc. Otóż dokładnie sprawa jest odwrotna. Nam Rosja nie zagraża, nas Rosja już miała i Rosja na tym kiepsko wyszła. I dlatego jeśli jest zagrożenie, na razie nie ma żadnego zagrożenia. Rosja na dzisiaj nie zagraża nikomu. Ale jeśli Zachód mówi o zagrożeniu, to niech pamięta, że to on jest zagrożony. Że to my możemy mu w tym pomóc, kiedy będziemy mieli taką szansę. I dlatego niech mówi o tym, że my chcemy dołączyć w celu zmniejszenia strefy niepewności, strefy mniej niebezpiecznej. I dlatego trzeba argumentację inaczej przedstawiać, bo to, co jest dzisiaj funkcjonuje, jest błędem i kiedy się błędnie to pokazuje, to potem są błędne wnioski. Warunkiem wejścia do NATO jest cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi. I tak było przez dwa rządy. Ostatnio zdecydował się pan desygnować na to stanowisko żołnierza. Dlaczego? Otóż nie żołnierza, bo jest od dawna cywilem, to po pierwsze. Po drugie, ja już też mówiłem wiele razy, że są ważne filary dla państwa. Wtedy wymieniłem cztery, które powinny być w pierwszej kolejności opracowane i potem dość długo niezmieniane, by była stabilność. Do filarów tych zaliczyłem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a więc bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne, służbę zdrowia, naukę i kulturę. I teraz, jeśli tak patrząc, to w moim zamyśle myślałem, że będę znów zrozumiany, i w moim zamyśle było, że ktoś, kto się na tym dobrze zna, jest cywilem, ale był żołnierzem, a zresztą ja też byłem żołnierzem, jestem kapralem, więc też jestem, nie wiem, zmilitaryzowanym prezydentem, chyba nie. W związku z tym byłem przekonany, że to mi jako główny filar będzie dobrze zawodowo uregulowany i cywilny minister następny, każdy, będzie miał dobrze przygotowane miejsce pracy. A teraz konkretnie, co prezydent naprawdę może? Czy udzielając na przykład prawa łaski, bada pan każdy przypadek, czy opiera się tylko na opiniach ekspertów, sędziów? Otóż badam, ale przede wszystkim badam na dokumentach, bo sam nie jestem w stanie wszystko zbadać, jeździć i komisję powoływać. A więc różnie to wygląda, to zależy od gatunku i od przestępstw w ogóle.
I dlatego to, jeśli chodzi o prawo łaskie, na razie jakoś mi się nie udało z tych dużych spraw stosować tego. Prawo łaskie, natomiast w tych mniejszych oczywiście dość dużo ułaskawień. Czy jest pan za utrzymaniem kary śmierci, czy w trakcie prezydentury chociaż jeden wyrok śmierci został wykonany? Narażę się wszystkim ludziom, którzy są przeciwnikami kary śmierci. Ja generalnie jestem też przeciwnikiem, niemniej jednak uważam, że są zbrodnie tak ohydne, i zbrodniarze tak ohydni, że nie można im kary darować. A co w takim razie sądzi pan prezydent o pomysłach zaostrzenia kar? Czy w naszym kraju szerzy się anarchia? Czy słyszał pan o sprawie ostatnio pod Warszawą? Pewna osoba, pewna pani zabiła człowieka w przerażeniu, strzelając śrutem. Twierdzi w tej chwili w wywiadach, że gdyby to ją zabito, to mniejszy z tego powodu byłby szum. No to różnie bywa. Prawdopodobnie znów ta pani jakąś tam rację ma. I dlatego jest rzeczywiście w okresie przejściowym, jest rozluźnienie dyscypliny i to z różnych względów. I trzeba tu rzeczywiście karanie zaostrzyć, ale kara to nie znaczy od razu do więzienia. Kary mogą być naprawdę różne. I kary mogą być naprawdę jeszcze skuteczniejsze. I dlatego pomyślmy nad tym, jak zrobić kary skuteczniejsze, a jak jednocześnie zwalczyć to przestępstwo. Czas nasz powoli dobiega końca. 090 26 02 57 i 58. Kolejny telefon. Halo? Dzień dobry. Moje nazwisko Elżbieta Cicha. Dzwonię z Poznania. Panie prezydencie, mam takie pytanie. Czy nie czuje pan wyrzutów sumienia, iż to, że rządzi teraz nami, teraz lewica, zawdzięczamy po części panu? Przecież te rozgrywki z rządem pana premiera Mazowieckiego. Nie dał pan temu rządowi szansy. No, proszę panią, znów pani gdzieś coś słyszała, ale niedokładnie tak. Jeśli chodzi o rząd Mazowieckiego, to ja go bardzo prosiłem, by pozostał, gdybyśmy razem pociągnęli polskie reformy. To ten rząd zrezygnował i nie chciał współpracy. Dlatego tu pani nie ma w ogóle racji, to jest po prostu kłamstwo. Natomiast jeśli chodzi o to, że wygrali postkomuniści. Proszę panią, ja na nich nie głosowałem. Jednak ktoś na to głosował i w związku z tym musimy znów jako państwo w środku Europy szanować demokrację, ale następnie zrobić to lepiej. Mam nadzieję, że zrobimy. Pytanie o przerwane, pytanie o Krajową Radę brzmi tak. Jest wiele częstotliwości wojskowych, starczyłoby dla wszystkich. Czy nie należy pozwolić na to, by słabsi się wykruszyli, a wszyscy stanęli do konkurencji? To znaczy rozwiązań jest wiele, z tymi częstotliwościami to nie jest zupełnie tak i są częstotliwości, ale żeby przejść z tej częstotliwości na inną częstotliwość, to wojsko musi mieć czas i środki i dlatego to nie jest takie proste. Wojsko nie robi tego złośliwie, tylko po prostu nie może tak postąpić. Mam nadzieję, że będziemy posiadać więcej częstotliwości i rzeczywiście więcej ludzi będzie miało kontakt. Panie prezydencie, czy istnieją granice wolności prasy? Czy obok Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powinna istnieć na przykład jakaś Krajowa Rada Kontroli Prasy lub coś podobnego przy Sejmie? To znaczy, ja wiem, że wyolbrzymiamy, krzyczymy, cenzura. Cenzura jest możliwa w innym systemie, w innym tym. Dziś cenzura w Polsce jest po prostu nieprawdopodobna. Ale niemniej jednak wszelkiego typu ograniczenia, szczególnie polityczne, są bardzo niebezpieczne. Dlatego jestem przeciwnikiem ograniczeń politycznych. Natomiast coś trzeba zrobić, bo wiele informacji jest skandalicznych. Jest po prostu, ja spotykam się z różnymi rzeczami takimi, że codziennie powinienem 5-6 spraw karnych zakładać, ja nie mam czasu na to. No właśnie, to moje pytanie. Czym innym cenzura prewencyjna, a czym innym restrykcyjna? Dlaczego nie skarży pan ludzi, wydawnictw, których nazywa się pana agentem lub oskarża o tolerowanie agentów w swym otoczeniu? No właśnie, no przecież to już pan rzucił ten duży polityczny temat, ale są jeszcze wiele innych, jeśli chodzi o rodzinę, oskarżenia różnego typu, pomówienia, są tak skandaliczne, że rzeczywiście co najmniej 3 dziennie sprawy musiałbym zakładać. I dlatego coś tu trzeba zrobić. No sami dziennikarze powinni oddolnie niejako o jakąś moralność zadbać. To jest bardzo niemoralne, to jest bardzo niewychowawcze, to jest skandaliczne. Natomiast każda interwencja polityków jest zła, a ja znów o każdą sprawę nie myślę chodzić do sądu. 090 26 02 57 i 58. Halo? Złagodzeniem skutków napromieniania. W ubiegłym roku... Proszę pani, przepraszam, muszę... No, czy słyszymy się?
No, tym razem się nie słyszymy, więc już jedno z ostatnich pytań. W sporze o radio i telewizję, po czyjej jest pan prezydent stronie? Publiczności, która chce mediów całkiem wolnych od polityki, czy tak samo jak liczni parlamentarzyści, chciałby pan, żeby rząd, Belweder także, miał na to jakiś wpływ? To jestem za tym, żeby było dużo, jak najwięcej, kompletnie wolnych, niepolitycznych stacji. Ale przecież jest nieprawdopodobne, by odpowiedzialni ludzie, którzy kierują państwem, nie mieli żadnej możliwości mówienia, co się dzieje w kraju, a w różnych sytuacjach, czasami niebezpiecznych. I żeby byli niedopuszczani do telewizji, czy nie mieli możliwości. No to jest nieprawdopodobne. No, nie wpadajmy ze skrajności w skrajność. Rząd, władza, w tym prezydent musi mieć dojście, bo ma czasami ważne sprawy do powiedzenia i musi narodowi to powiedzieć. No i czas na powiedzenie jednak się skończył. W naszej komercyjnej stacji czekamy na ostatni odcinek wielkiego serialu Maria. Myślę, że również część przynajmniej kobieca rodziny pana prezydenta również już ma dość gadających głów. A więc dziękuję państwu bardzo za uwagę, za telefony. To była pierwsza bezpośrednia transmisja satelitarna. Nie wszystkie połączenia doszły do skutku. Mam nadzieję, że przy najbliższej pójdzie lepiej. Ogromne dzięki pani prezydencie za udział w programie. Dziękujemy za zaproszenie do Belwederu. A państwa zapraszam za tydzień o tej samej porze w Warszawie o godzinie 15:15 na spotkanie z panem Piotrem Ikonowiczem. A teraz konkretnie spotkanie to będzie powtórzone w środę. Dziękuję i do zobaczenia.